Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj kontynuujemy niezwykle ciekawą i jestem przekonana atrakcyjną rozmowę z Fundacją Kocia Mama. Co czeka nas w ciągu następnych kilku miesięcy? O tym już za chwilę. Powiedziałyśmy sobie o tym, co było, co teraz? O edukacji, że normalnie nadal prowadzimy klasyczne zapisy na tradycyjne lekcje, ponieważ skąd ta moja prośba o program? Problem jest taki, że ja muszę zgromadzić 4000 osób wyedukowanych. Czyli teraz wszystkie placówki edukacyjne słuchają i zgłaszają się. Ważna informacja, która właśnie mogłaby wcześniej jakoś ograniczyć tą chęć, że koty nie uczulają. To jest bardzo ważne, prawda? Koty nie uczulają. Poza tym kalendarz spotkań mam już opracowany do końca maja. To po prostu, ja nie wiedziałam, że tak się to zepnie, prawda? Bo generalnie jeszcze w tamtym roku była taka cisza edukacyjna, nie biegałyśmy tak jak szalone. A w tym roku dwa razy w tygodniu pracujemy i to nieraz na 2-3 zespoły równolegle. Czyli po prostu tu nam szczęście sprzyja. Mówią, że sukces sprzyja lepszym. No, nie chciałabym być za bardzo zarozumiała, ale ja, żeby utrzymać tą dotację, ja muszę tyle osób wyedukować. Więc o ile to jest bardzo łatwa sprawa, kiedy otrzymam zaproszenie do szkoły, która załóżmy ma 8 oddziałów i w każdym poziomie są 3-4 klasy, bo wtedy cyfra sama się robi, ale no, jak jest malutkie przedszkole, tak jak wczoraj byłyśmy, dzieciaczki cudowne, społeczność śliczna, ale 50 główek tylko. No tak, to w takim razie apelujemy do tego, żeby zgłaszać się. No wystarczy zadzwonić i tak, się umówić. Ale to też jest atrakcja, bo my dzięki tej dotacji możemy podnieść atrakcyjność. Bo pani Olu, zawsze była taki był dylemat w moim sercu. Czy te pieniądze przeznaczyć bardzo mocno na edukację, mówię o tych z 1,5%, czy wszystko zostawić i trzymać na leczenie kotów. A teraz ja mam okazję tym dzieciakom coś fajnego wymodelować, bo mam budżet, który muszę wydać, bo jak go nie wydam, to oddam. A do kiedy? Ja muszę się rozliczyć do końca listopada. Więc to jest w intencji dzieci i w interesie dzieci. Po pierwsze, szkoły mają nowy produkt fundacyjny w postaci na razie konkursu. O drugiej aktywności zaraz Blanka opowie. Ale mają też fajną okoliczność, że te dzieci mają nagrody. Coś więcej niż tylko legitymacja przyjaciela fundacji. Ja to przyniosłam, żeby to przypomnieć. O tak, tak, tak. Pokażmy oczywiście. Tu są zaproszenia, które Emilka zrobiła na edukację. To są linijki fundacyjne, które zawsze rozdajemy. Tu są legitymacje przyjaciela kota. Pismem obrazkowym, że nawet dzieciaczki w przedszkolu potrafią, oglądając obrazek, powiedzieć, co trzeba spełnić, jakie warunki zapewnić, żeby kot był szczęśliwy, żeby się dla niego świeciło słońce, prawda? No, to jest proste. No i co jest najfajniejsze? Krówki. Och, i nie zabraknie łakoci. No, ale to nie są mordoklejki na szczęście. Także... Ja do tej pory pracowałam w oparciu o takie pomoce techniczne, o takie narzędzia. No była jeszcze ta magiczna torba, w której są różne artefakty związane z pielęgnacją i życiem kota. Ale teraz mogę mieć nagrody, mogę mieć prezenty. Także to naprawdę oferta jest większa i można z tego skorzystać. No dla dzieci przede wszystkim. Bo to też będzie większe takie przesłanie, ponieważ oprócz zwykłych gadżetów, będą jakieś worki, jakieś breloki z kotami, jakieś kapcie na buty, no to jest worki na kapcie, także fajne rzeczy. No, to cały czas zachęcamy. I teraz jeszcze kolejna aktywność. Tak. I taka druga aktywność, bo już jak szefowa stwierdziła,
przedstawiła nas, edukacja, czyli przychodzimy do szkoły i przeprowadzamy coś w rodzaju godziny wychowawczej na temat kotów, na temat działania fundacji i innych rzeczy związanych z tym. No one się toczą, już jak tutaj słyszę, do końca maja mam czas wypełniony. Tak. Kolejnym etapem, kolejną działalnością, oprócz konkursu, o którym mówiłam, będą kocie warsztaty. Co chcemy tutaj działać? Chcemy wykonywać różne rzeczy związane z kocią tematyką na tych warsztatach. I prosimy o zgłaszanie takich zapotrzebowań do nas na numer telefonu, taki jak jest na stronie Kocia Mama. Oraz tutaj przytoczę ten numer 604-952-581 albo na e-mail kociamama@kociamama.pl. Miejsce spotkania tych warsztatów to okrąg wokół Łodzi do 50 km. Czyli wy przyjeżdżacie, tak? Tak. Fundacja pojawia się w jakimś miejscu. Tak, i będziemy działać, robić, no, czy... Wybierzemy technikę, czy to, tak. będzie masa solna, czy to będzie dekupaż, czy to będzie malowanie, czy lepienie z gliny. Gałganki, czy jakieś wydzieranki, wyklejanki, wszystko będziemy, wybierzemy, ustalimy. No bo ja, po mojej stronie będzie leżało zapewnienie materiałów. Ale ta oferta jest skierowana również do dzieci, czy już do osób dorosłych? Dla dzieci. To jest dla dzieci. Ponownie do świetlic środowiskowych, do ośrodków terapeutycznych. Przecież fundacja prowadzi od lat projekt z sukcesem z Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim. Przecież działania zmierzające do ograniczenia rozwoju choroby otępiennej mózgu to również prace manualne i lekcje zajęciowe z kociej fundacji z tymi pacjentami. Przecież my się znamy od wielu lat, w związku z tym ja myślę, że to też jest fajne, bo ja jeszcze zapewniam materiały. Nie oczekuję ani zbiórki karmy klasycznej, jak w przypadku edukacji, prawda? A jeszcze przyjdę ze swoimi prezentami, produktami i mogą sobie pracować. No, nic, tylko się zapisywać. No tak, myślę, że to jest dobre, bo skoro ja już coś zyskałam, to idąc za tokiem naszego postępowania, przenosimy to dalej, tak? Tak, no, chce pani dać to dalej, a przy okazji tak. Uświadamiać, prawda? No wiadomo, bo przy takich warsztatach to się toczą rozmowy o tematyce kociej, zgłaszają się z tych różnych środowisk osoby z problemami. Bo jeżeli my, załóżmy, do szkół jeździmy w granicach 30 km, to jeżeli na takie warsztaty pojedziemy nawet do 50 km, bo tak mam w projekcie taką ofertę, to też tam się znajdują osoby, które mają różnego rodzaju kłopoty, tak? Lokalnie. A ja myślę, że te warsztaty to najbardziej powinny wzbudzić zainteresowanie w środowiskach okołowiejskich, bo te dzieci tam naprawdę mają mało atrakcji. No tak, no. Że ja sobie wyobrażam, że jeżeli w ogóle pojawia się zwierzątko, myślę o swoich dzieciach, to jest już szał. No. Bo to zawsze jest coś takiego. No dzieci zazwyczaj lubią zwierzęta, ja przynajmniej mam takie doświadczenia, więc... To znaczy zwierzę bardzo wiele w życiu ułatwia i upraszcza. Bo nawet nawiązanie kontaktu, relacji, jeżeli jest zwierzątko, to osoby, które są w pomieszczeniu i się nie znają, momentalnie zaczynają rozmawiać. Jest to istota zapłon. Rasa, kolor futra, zachowanie, sylwetka. I już się zaczyna akcja, reakcja, prawda? I to jest fajne. Zwierzę sobie zawsze poradzi. Chyba że jak laluś się schowa w kable. No tak, takie doświadczenia mamy. No dobrze, czyli mamy warsztaty, tak? To jest ta kolejna aktywność. Tak, to jeszcze raz przypomnę. Tak, miejsce spotkania to mogą być przedszkola, szkoły, wszelkie świetlice środowiskowe. No, teraz mi przyszło tak do głowy, no. Wszelkie i izby na wsi. No, to no i szkoły przyszpitalne, przecież tam dzieci są bardzo pokrzywdzone.
Brak kontaktu ze światem zewnętrznym. Oczywiście, oczywiście. A ktoś przychodzi z ofertą, z jakimiś fajnymi pracami do realizacji i to też się coś dzieje w tym monotonnym życiu pełnym bólu, tak? No bo tam zdrowe dzieci nie przebywają. No. Także wybieramy technikę tej pracy, którą będziemy tam wykonywać. Organizujemy zbiórkę karmy na przykład. Czas trwania takich warsztatów to około 2 godziny. Nie łączymy tego warsztatu z naszą edukacją, ale też oczywiście możemy powiedzieć o kotach i o tym, jak wygląda wolontariat, na czym polega, czy inne tematy poruszane przez nas w czasie edukacji. W czasie tych warsztatów będą również wręczane nagrody. Według takiego klucza ogólnie przyjętego, pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz w przypadku kłopotów z wyłonieniem najlepszego miejsca przewidziane są wyróżnienia. Komisje będą tworzyć osoby, które właśnie przyjadą na te warsztaty, wskazane przez naszą szefową. I jeszcze raz przypomnę... Pewnie prowadząca warsztat, bo to już będzie osoba, która się zajmuje w Fundacji Rękodzieła. No, przypomnę jeszcze raz do nas telefon 604-952-581, a e-mail jest kociamama@kociamama.pl. Czyli jeśli chodzi o te warsztaty, to też mamy tutaj czas zgłoszenia do końca maja, czy ten czas jest bardziej wydłużony? Wydłużony, bo warsztaty, bo o ile chodzi o aktywność szkolna dotycząca lekcji edukacyjnych i konkursu, to my musimy to zamknąć do końca roku szkolnego. Wiadomo, potem są wakacje, nikt nie będzie miał głowy. Ale warsztaty to można zorganizować przecież przy okazji półkolonii. Przy okazji spędzamy wakacje w mieście. Są świetlice funkcjonujące w czasie wakacji, takie, które przyjmują dzieci. Są te właśnie szkoły przyszpitalne i to byłby dobry czas wtedy, bo my jesteśmy wolniejsze, nie jesteśmy już zobligowane, żeby odbywać kolejne spotkania w szkole czy w przedszkolu, no bo jeżeli mam termin, muszę go utrzymać. Oczywiście. Ale wtedy mogę sobie tak dopasować, że nawet jeżeli wolontariuszki podczas wakacji wyjeżdżają, to jakaś inna ją zastąpi. W związku z tym te warsztaty to są, myślę, taką opcją na wakacje i moment, kiedy nawet jeszcze podczas roku szkolnego nowego we wrześniu nie ma tego stałego opracowanego planu zajęć, tak? Jest trudno zaplanować, załóżmy, wizytę fundacji jednocześnie na 2 zespoły edukacyjne przez 3 kolejne godziny, bo my dłużej nie dajemy rady z kotami. Mhm. Koty mogą wytrzymać 3 godziny lekcyjne w szkole albo po pół godziny w przedszkolu, bo wtedy znowu dzieci już się bardziej nie skupią. Więc ten wrzesień, październik też jest dobrym miesiącem na warsztaty. A w takich warsztatach to przecież, tu Blanka nie powiedziała, ale to przewiduje nie więcej niż 50 osób na jednych zajęciach. Bo to też nie może panować chaos, tak? Mm-hmm. No dobrze, no wobec tego... Zaskoczyłam panią znowu. Tak, ja mam wrażenie, że jestem dzisiaj cały czas zaskakiwana od momentu wręczenia. U Izy było to samo w radiu. No właśnie, bo panie wędrują, zaskakują i tak też podejrzewam będzie na warsztatach i na lekcjach, spotkaniach z młodzieżą i dziećmi, prawda? To znaczy ja bardzo, największą pracę robią zawsze koty. No tak. Koty, te żywe koty, które wchodzą i bardzo lubimy też chodzić tam w te społeczności, gdzie też dzieci prowadzone są nowocześnie. Tej tradycji takiej rodzinnej, że grupy nie są wiekowo tak budowane, tylko są właśnie już w rodzaju tych szkół i przedszkoli Montessori. No to jest dobre. Albo metodą daltońską, gdzie u moich dzieci tak rzeczywiście tak wygląda. I to jest fajne, bo ja widzę, że kompletnie inaczej nawiązują się relacje w tych grupach. Młodsze dzieciaki podciągają się do starszych, a starsze opiekują się automatycznie młodszymi. I nie wiem, czy wczoraj zauważyłaś tą sytuację w przedszkolu, kiedy były 2 grupy połączone. Bardzo cudowna taka społeczność, malutka, cieplutka i taka się
współpracująca z fundacją. Kiedy ja mówiłam, tu do Blanki idą maluszki się malować na koci makijaż, a tu idą dzieci starsze, to starszaki prowadzały jej tam w ten pociąg, te maluchy tak ustawiały, stój grzecznie, dostaniesz cukierka. No, fantastyczna sprawa, fantastyczna. My w ogóle lubimy pracować z dziećmi. No i to myślę, że dzieci czują, bo one też każdy fałsz gdzieś tam potrafią wyczuć i potem śmiało o tym opowiedzieć. No ja na przykład czasem to nie chcę powtarzać, bo człowiek jak idzie w taką społeczność dzieciaków... Wiele się dowie o rodzicach. Czasem w ogóle lepiej, ja mówię, nie mów. No tak, to prawda. A dzieci muszą, ona aż... kipi w środku, tak, że ona musi to cioci powiedzieć, co tam się w domu działo. Ja mówię, Matko Święta, no. Ale zapominam. To całe szczęście. Jako rodzic drżę. Będą jeszcze, właśnie tu przy okazji właśnie tych nowych atrakcji, muszę powiedzieć, że to jest bardzo duża też forma, która powinna zainteresować osoby wszystkie, które się starają o podniesienie własnych pracowniczych kompetencji. Przecież my za takie spotkanie, czy za taką organizację wręczamy dyplom uznania albo mruczące gratulacje, więc to też są zbierane jest dosie, żeby sobie robić kwalifikacje. No albo na awans zawodowy. Na awans zawodowy, tak, oczywiście. I nauczycielki czasem z takim jakby zażenowaniem pytają, pani Iza, czy coś takiego? Ja mówię, nie ma problemu, to jest u mnie normą. Mhm. Bo to dlaczego kogoś nie nagrodzić za dobre serce? Przecież nie musi tego robić. Oczywiście, że tak. A to jednak też jest jakiś tam projekt, który trzeba opracować i nadzorować, tak? Monitorować to wszystko. No dobrze, czy mamy jeszcze jakieś nowości, czy o czymś jeszcze wypada dzisiaj powiedzieć? I tak już jest tego bardzo dużo, ale tak pytam, bo może jeszcze mnie czymś zaskoczycie, panie. Pani Olu, nie wiem. Może pani nas wyciąć trochę, będzie krócej. No nic, to ja w takim razie na koniec naszej rozmowy zapytam, no bo biorąc pod uwagę, że program jest zatytułowany Pomagaj, no wy pomagacie cały czas, Fundacja Kocia Mama cały czas prężnie działa, pomaga. Jak my możemy pomóc fundacji? Jeszcze 1,5% mogę prosić. Jeszcze mogę prosić. Do końca miesiąca mamy czas, mamy termin. A chciałam przypomnieć, że kilka lat temu myśmy jedyny raz dokonały poprawek w statucie. On 10 lat funkcjonował w pierwotnej wersji. A od pewnego czasu, kiedy właśnie powstało stypendium imienia wybitnego kota Pitusia, więc jest też stypendium, które wręczamy co roku pensjonariuszom z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka, dzieciom chorym, niepełnosprawnie chorym. Tak, one są niepełnosprawne do końca swoich dni, ale są szalenie zdolne w różnych aspektach życia. Więc w tym roku stypendium pomogło kupić dłuta do rzeźbienia w drewnie chłopcu, który walczy z tym, żeby nie zostać na wózku po wypadku. Ale zaskoczę panią jeszcze, bo nie byłabym sobą. Jest coś nowego, nad czym kończę nowy projekt i to jest wypadkową trochę moich sytuacji życiowych. Każdy wiemy, jakie znaczenie w ratowaniu życia ma krew, prawda? Tak. W przypadku człowieka. Oczywiście. Ja sama jestem po kilku toczeniach, ale wpadłam właśnie na pomysł, żeby mój wybitny kot, który kilka razy walczył z takimi sytuacjami, które mogły go pokonać, tak, śmiertelnie, a wychodził zwycięsko, czyli jak to się mówi, spadał na cztery łapy. Mój kot Leon, Maine Coon, teraz będzie, że tak powiem, twarzą kociego banku krwi. Fundacja Kocia Mama będzie miała swój koci bank krwi. O, pięknie. No. No to rzeczywiście kolejne zaskoczenie. Tak, i już opracowałam też regulamin. Jestem po rozmowach z dwoma klinikami, gdzie będą dokonane pobrania i toczenia. Mam już bazę dawców. Ja tych dawców teraz muszę przygotować, ale to będą moje koty fundacyjne, które są na stałe w fundacji. I taki dawca kotom środowiskowym i kotom
fundacyjnym, które przychodzą do nas na pokład i tego wymagają, będzie dawał krew, oddawał krew honorowo. Ale będzie też oddawał kotom właścicielskim, ale to nie będzie w pełnej komercji. Tylko po stronie opiekuna, właściciela, będą koszty związane z przygotowaniem obu kotów do transfuzji. I to są i tak małe koszty, ponieważ jeden worek, bo to się tak określa, są różnego rodzaju te worki, w zależności od pojemności, ile krwi potrzeba, ale kocia krew komercyjnie kosztuje od 600 do 2000. Więc, a samo przygotowanie dawcy kosztuje około 700 zł. I w przypadku fundacji, jeżeli ja będę przygotowywała kota środowiskowego do pomocy, tak, że jemu się udzieli pomoc, to całość kosztów ponoszę ja. No bo kto zapłaci za tego kota bezdomnego? Ale w przypadku kota właścicielskiego, mój kot oddaje krew honorowo, a on tylko ponosi koszty towarzyszące. Czyli tu i tak ma zdjęty ogromny ciężar finansowy. No i tak sobie wymyśliłam.